Witam Państwa w nowej scenerii, scenerii renesansowej sali zamku w Karmelcach Starych. 16-wieczna budowla dzięki zabiegom i ogromnemu wysiłkowi odbudowany i wydźwignięty do tej świetności przez pana Reinera Smolarzy. No z zamkiem tym wiążą się także różne legendy, jakby jedno podanie mówiące o tym, że zamek ten, tylko nie wiadomo spod którego rogu i wieży zamkowej prowadzą do kościółka świętego Marcina podziemne chodniki. No pan Reiner w trakcie remontu szukał, no ale nie doszukał się, choć są ludzie, którzy ponoć w dzieciństwie biegali po podziemiach, no ale na razie nieznany. Ostatni taki zapis historyczny to jeszcze pochodzi z wieku XVII, kiedy Szwedzi grasowali na Śląsku, zajęli Bytom, zamordowali starostę Bytomstwa Tarnogórskiego, ale przed nimi uciekł skarbnik miasta. Nie ten skarbnik, o którym opowiadaliśmy w poprzednich naszych spotkaniach, ale skarbnik, który trzymał kasę i zabrał to, co najcenniejsze, także i dokumenty miejskie, i ukrył się tu na zamku. Na Szwedzi dowiedzieli się, że właśnie on to wywlókł z Bytomia ten cały majątek i znajduje się w Tarnowicach. No, nocą, kiedy podeszli pod zamek, ten skarbnik dowiedział się o tym, spakował skarb, to co najcenniejsze, i w bieliźnie, ponoć w kalesonach, choć nie wiem, czy kalesony wtedy były znane, w kalesonach uciekł podziemiami, wydostał się z kościółka świętego Marcina i na wschód, w stronę Brynicy, przepłynął rzeczkę i znalazł się w Księstwie Siewierskim. Bytomianie mieli później duże trudności, żeby odzyskać te dokumenty, w szczególności dokumenty, bo tam były akty lokacyjne miasta i tak dalej. No ale po wpłaceniu określonego wysokiego wadium wróciły dokumenty do Bytomia. Mówiliśmy o skarbniku, ale zapomnieliśmy o jednej takiej postaci, bardzo znanej w środowisku tutaj górnośląskim, choć nie tylko, z tym jednak, że opisy postaci różniły się. Chodzi tutaj o utopca. On różnie jest nazywany. Na Śląsku jest utopcem albo utopkiem. W centralnej Polsce topielcem, Niemcy go nazywają Wassermanem. Jest to też tajemnicza postać, różnie opisywana, w Zielonej, czyli taka malutka miejscowość nieodległa od Tarnowskich Gór, tam był widywany, jak Józef Lempa pisze w swoich pracach, jako mały chłopczyk, kolorowo bardzo ubrany, w czerwony kubraczek i tak dalej. Często pluskał się z rybkami w stawach, które nie były pobudowane na małej pełni. Już tutaj niedaleko, w Zagłębiu, tam potem skarbnik wygląda całkiem inaczej. Jest to postawny, wysoki mężczyzna, ubrany w czarny płaszcz, a z rękawów cieknie mu bez przerwy wody. Oczywiście ta postać też jest pozytywna i negatywna. Pomagał ludziom, ale także i szkodził. Opowiadał mi taki stary człowiek, jak to w Jędrysku był potężny pohutniczy staw i pewnego razu, jak wody lekko opadły, znaleziono potężnych rozmiarów szczupaka. No, ludzie zadźwiali go widłami. Przyjechał kupiec Żyd,
który paszczył go z pomocą kilku chłopów na furmankę. Jak powiadają, wypełnił prawie, że swoim tym ciałem całą tą furmankę. Kupiec pojechał do Bytomia i tam w potomstwu sprzedał z dużym zyskiem właśnie tego szczupaka. No ale co? Obraził się na wszystkich mieszkańców Popiełek, czy nasz utopiec. Sprowadził, jako że wyposażony był w jakieś ponadludzkie siły, że spadł potężny śnieg, prawie że dwumetrowej wysokości warstwa śniegu, a następnie przyszły roztopy i w ciągu jednego dnia woda z tych roztopów zmyła wszystkie drewniane, bo to wtedy drewniane mostki były na Małej Panwi, no i oczywiście z pomocą skarbnika i krasnoludków, o których wspominałem, nadwyrężyli te plamy i także woda spłynęła, niszcząc po drodze części domostw, także po hutniczym stawie nie ma obecnie śladu, natomiast i krasnoludkowie, także i skarbnik wyprowadzili się z Jędryska i okolicznych stawów. Proszę Państwa, ziemia śląska, tak mogę powiedzieć, przechowała mnóstwo opowieści o różnych zjawach, zjawiskach i tak dalej. Kto z nas nie był straszony przez rodziców bebokiem, że wieczorem nie wolno otwierać drzwi i wychodzić nie tylko do sieni, ale broń Boże, na podwórko. Bo tam bebek może dane dziecko porwać, no i rodzice będą już bez dzieci. Dlatego też ja sobie przypominam te ostrzeżenia, to straszenie i tak dalej. Inną taką postacią była sprawa podciepa. Podciep to faktycznie znaczy podrzutek. Nazywane było tym podciepem dziecko, które zostało porwane z kołyski, jeżeli rodzice pozostawili bez opieki dziecka i poszli sobie gdzieś w plany, czy gdzie indziej i tak dalej. Wtedy to, czy zły utopiec, czy różne inne zjawy, czarownice, przynosiły swoje dziecko, bardzo nieładne, bardzo nieusłuchliwe, jak to u nas na Śląsku się mówi, beczące, krzyczące i tak dalej. Dlatego też często w rodzinach niektórych słyszy się, ty podciepię jeden. Ja myślałam, że ja będę miała kochane dziecko, a ja mam podciepa i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, są pozytywne postacie, na przykład Świetlik, który chodził tutaj po wioskach od Tarnowic poczynając, widywano go i w Miechowicach, i w innych miejscowościach. Był to mały człowieczek, dość dziwnie ubrany, długi płaszcz, kapelusz, no i ciągle palący cygaro. I o dziwo, dlaczego Świetlik? Bo on oświetlał drogę tym cygarem wieczorem, w szczególności pokazywał drogę do celu ludziom zagubionym, do celu życiowego, ale także i do domu. Przed laty władze bytomskie wyobrażenie na bazie jednej z moich opowieści postawiły na skrzyżowaniu placu Kościuszki i ulicy Dworcowej. Ta postać jest owiana też różnymi nowymi tajemnicami. Wszyscy goście, którzy przyjeżdżają do Bytomia, głaszczą mu to cygaro, choć nie zapalone, ale imitujące
właśnie palenie tego cygara i wyjeżdżają z pamiątkową fotografią. Proszę Państwa, w pejzażu bydgoszczanskich miast często można spotkać wyobrażenia właśnie tych postaci. Wspomniałem przed chwilą bytomskiego świetlika, który notabene jest postacią znaną bardziej z Wiechowic i okolicznych miejscowości Potarnowskie Góry niż w mieście Bytomiu. Gdybyśmy pojechali do Birunia Starego, to tam na rynku jest fontanna. No i co jest przy fontannie? Utopiec. Także kto chce zobaczyć wyobrażenie utopca, zapraszam na wycieczkę do Birunia Nowego. Proszę Państwa, chciałabym ślicznie podziękować za cykl naszych spotkań na Tarnowickim Zamku poświęconym legendom, podaniom górnośląskim. Zapraszam wszystkich do lektur, a mamy co niemiara. Mówiłem o tym renesansie tego typu literatury. Jako kiedyś dyrektor Muzeum Górnośląskiego Bytomiu docent Józef Wigel zapowiedział, jest to literatura mówiona, ale i spisana. Ja tutaj przyniosłem tylko kilka moich książek, także i Zamek w Tarnowicach wydał i zamierza wydać kolejną publikację o tarnowickich legendach. Zapraszam do czytania. Dziękuję ślicznie.